skład zawsze obserwuje to, co dzieje się wokół nas. Na co dzień pracuje pani w urzędzie skarbowym. Wiesz, pani śmieje? Bo pan powiedział, pracuje. Żeby wszystkim było raźniej, chcemy się z wami pośmiać. Z Pegasus. Ile to żre prąd? Nie stać nas. Spokojnie, na to pieniądze się znajdą. Co tydzień w premierowych skeczach. Chce pan zobaczyć moje anatomię? Kabaret na żywo. Nowy skład. W niedzielę o 20 w Polsacie. Kupili mieszkanie na kredyt, które teraz ma być zburzone. I jak za pieniądze z odszkodowania spłacą kredyt, to zostaną na lodzie. Stracimy wszystko. Nasz wymarzony dom, nasze marzenia. Zgodnie z ustawą wypłata odszkodowania powinna być na rzecz banku. My zostajemy w tym momencie bez mieszkania i bez pieniędzy. Nie mamy nic. Za zdrowie, które oni stracili, nikt im nie odda. Państwo w państwie. W niedzielę o 19.30. Pociąg widmo wyjechał z Fuller w kierunku Pulksnym. Jedzie prosto na nas. To rakieta wielkości wieżowca. Co z ładunkiem? Niektóre wagony to cysterny z płynnym fenolem. Zagrożenie rośnie z każdą sekundą. Spróbujemy go wyhamować. Mega hit oparty na faktach. Niepowstrzymany. W poniedziałek o 20 w Polsacie. Tonte start jest naszym piekielnym torem. Siła, moc, oko tygrysa. No i do góry teraz. Zobaczcie prawdziwych gigantów. Last Man Stand. Zwycięzca pierwszego sezonu Ninja Warrior Polska. Last Man Standing drugiego sezonu Robert Bandosz. Last Man Standing trzeciego sezonu Ninja Warrior Sebastian Kasprzyk. Ninja Warrior Polska we wtorek o 25. Pamiętaj, że już wkrótce naziemna telewizja cyfrowa zacznie nadawać w nowym formacie TVB T2 Hertz. A telewizor, który nie jest na niego gotowy, nie musi wyglądać na bardzo stary. Upewnij się zatem, że nie kupujesz telewizora z poprzedniej epoki. Zapytaj sprzedawcę o TVB T2 Hertz. Dzień dobry. Nazywam się Paweł Domagała. Przez najbliższe 60 sekund opowiem wam, co możemy zrobić, żeby uratować nasz dom, naszą planetę. A zrobić możemy naprawdę dużo, robiąc niewiele. Na przykład segregując odpady. Krok drugi, oszczędzajmy jedzenie. Co roku na polskich śmietnikach ląduje prawie 5 milionów ton żywności. Dlatego precyzyjnie planujmy swoje zakupy. Krok trzeci, oszczędzajmy wodę. Przeciętny Polak codziennie zużywa aż 100 litrów wody z kranu. Dlatego bierzmy prysznic zamiast kąpieli w wannie, zakręcajmy kran podczas mycia zębów i włączajmy tylko pełną pralkę. Krok czwarty, zmień piec, bo za smog w ponad połowie odpowiadają kopciuchy w naszych domach. Krok piąty, oszczędzajmy ciepło. Na przykład wyłączajmy ogrzewanie, kiedy nie jest nam potrzebne. A na koniec pamiętaj, czysta Polska zaczyna się w twoim domu. Oszczędzając ciepło, dbamy nie tylko o wysokość rachunków za ogrzewanie, ale także o nasze zdrowie. W ciągu dnia odsłaniajmy okna. Wpadające słońce pomoże nam ogrzać pokój. Aby oszczędzać ciepło, nie zasłaniajmy kaloryferów, bo to zakłóca prawidłowy przepływ energii. Jeśli mamy problem z zimną podłogą, połóżmy na niej dywan. Dzięki temu z naszego mieszkania ucieknie znacznie mniej ciepła. Na koniec pamiętaj, czysta Polska zaczyna się w twoim domu. Nasza córeczka jest dzieckiem całkowicie leżącym. Niedowidzi i nie mówi. To jest chyba w tym wszystkim najtrudniejsze. Patrzeć na inne zdrowe dzieci i liczyć na cud. Czy możemy jej jakoś pomóc? Nie martw się, córeczko. To bardzo proste. Wyślij SMS o treści pomoc pod numer 7531. Rozlicz się sercem i przekaż 1% podatku Fundacji Polsat. Wybieramy Fundację Polsat, bo wiemy, że pomaga chorym dzieciom. A ty? Ty też możesz pomóc. Coś się z narodem dzieje. Niedobrego. Nie ma za grosz poczucia humoru. Narodowego. Ja was widziałem. Ja się nie dziwię, że jak on ma 6 kucharek, to taka bida, że wilka ugotowały w garkach cepterach.